Witam wszystkich serdecznie na kanale YouTube o nazwie EduStandard Gdańsk TV. Znajdziecie tutaj filmy instruktażowe ułatwiające wykorzystanie zasobów Gdańskiej Platformy Edukacyjnej. Ja nazywam się Adam Perzyński i pokażę w tym odcinku, w jaki sposób możecie Państwo tak bardzo szybko i mam wrażenie sprawnie utworzyć zespół w Teamsach. Ja już w tej aplikacji jestem zalogowany. Klikam tutaj na dole w dołącz do zespołu lub utwórz zespół. Pojawia mi się opcja dołącz lub utwórz zespół. Klikam rzecz jasna w utwórz zespół. W związku z tym, drodzy Państwo, że większość z Was jest nauczycielami, tak zakładam, to sugeruję, żeby utworzyć zespół tego typu zajęcia. Klikam lewym przyciskiem myszy. Pojawia mi się okno, tutaj wpisuję nazwę, wymyślam ją sobie, niech to będzie nazwa szkoły. O, najgorzej wymyśleć nazwę szkoły w ten sposób. Tutaj możemy sobie opis, nie musimy go koniecznie robić. Klikam dalej. Ja do tego zespołu dodam jedną uczennicę. Ja mam pewność, że ta uczennica to jest faktycznie uczennica naszej szkoły. W tym przypadku jest to akurat nauczycielka, ale myślę, że się nie pogniewa. Nawet wiem, że nie. Klikam dodaj. Gdybym miał życzenie utworzyć, dodać nauczycieli, mógłbym tutaj, ale powiem, dlaczego tego nie robimy teraz. Klikam na dodaj. Zamykam. Zespół mi się utworzył. SP, QWE. Ja w związku z tym, że mam tych zespołów, nie ukrywam bardzo dużo, ja go sobie tutaj wyszukam. Pojawił nam się zespół. Samo utworzenie zespołu mamy już za sobą. Tutaj to, co chcę pokazać, to zarządzanie zespołem i przejście do ustawień. I teraz, drogi nauczycielu, nie musisz tak naprawdę każdego ucznia dodawać, tak się wyrażę, z ręki. Możesz przejechać na kod zespołu, wygenerować sobie ten kod i na przykład w GPE, jeżeli masz kontakt w taki sposób, albo na grupie messengerowej, facebookowej, jakiejkolwiek innej, możesz ten kod dostępu mu wysłać. Ja sobie zaznaczyłem, skopiuję. I teraz, jeżeli go wyślesz, to uczeń z automatu, może to też być nauczyciel, z automatu on ci się tutaj do tej grupy doda. No to, o czym musimy pamiętać, to na pewno o tym, że jeżeli udostępnimy tak bardzo publicznie ten kod, to mogą dołączać nam do zespołu różne osoby. Stąd moja sugestia, żeby na koniec kompletowania zespołu faktycznie sprawdzić, czy wszyscy uczniowie stawili się w takiej liczbie, w jakiej powinni, czy na przykład nie macie kilku czy kilkoro uczniów z innych na przykład klas. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.